Policjanci z Jawora otrzymali informację o agresywnym mężczyźnie, który ukradł kilka rzeczy z jednego z marketów. Monitoring sklepowy zarejestrował, jak mężczyzna zdejmuje z półki artykuły spożywcze i kosmetyczne warte łącznie 50 zł, chowa je do kieszeni i następnie próbuje opuścić sklep. Widząc to, pracownik ochrony zareagował, wybiegł za złodziejem, próbował go zatrzymać. Mężczyzna był bardzo agresywny, wyszarpywał się, kopał, pluwał pracownika ochrony, a także groził mu pozbawieniem życia. Przybyły na miejsce policyjny patrol, zatrzymał złodzieja, rozbójnika. Skradziony towar wrócił na sklepowe półki, a mężczyzna trafił do policyjnej celi. Okazał się nim 37-letni mieszkaniec Jawora, dobrze znany jaworskim policjantom. Wcześniej był karany za podobne przestępstwa. Mężczyzna został zatrzymany, doprowadzony do jaworskiej komendy, gdzie usłyszał zarzut. Za kradzież rozbójniczą grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. O dalszym losie 37-latka zadecyduje sąd.